Dzisiejszy mecz komentują dla Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Mamy nadzieję, że czeka nas 90 minut ciekawego widowiska. Ciekawi mnie, jak zaprezentują się goście. Co możesz o nich powiedzieć, Włodek? Nie wiem jak ty, Darek, ale ja nie spodziewałem się aż tak wysokiej formy tych piłkarzy. Świetna postawa, wspaniałe wyniki. Myślę, że kibice są zachwyceni. Czy to wykorzysta? Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Przechwyt, ale nie opanował. Odegrał ponownie piłkę. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ależ pięknie. Dokładnie minął kwadrans i właśnie padła bramka. Złe podanie i strata w środku pola. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Blisko pole karne, może strzelać. Pięknie dograł. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. No nie było to najlepsze zagranie, piłka poza boiskiem. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Czy to wykorzysta? Uderzenie. No i bramkę, proszę Państwa. Piękna bramka strzelona przez kapitana. Trener wie, że wybrał właściwego człowieka do właściwej roli. Rasmussen. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Rasmussen. Wybijają teraz do przodu. Wszyscy już widzieliśmy piłkę w siatce. Szczególnie, że dziś popisał się przecież tak pięknym uderzeniem.
Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Prześledźmy tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie. Pierwsza dość jednostronna połowa meczu poza nami. Jest 3-0. Myślę, że pierwszą połowę możemy podsumować krótko i zdecydowanie. To jest knockout. Rozpoczęła się druga połowa tego jednostronnego widowiska. Jest szansa. Gol! Pokonał bramkarza. Co mogą osiągnąć z tak grającym bramkarzem? Czuję, jakbym tracił wzrok. Czy on w ogóle tam jest? Gol rzeczywiście kapitalny. Proszę popatrzeć na tę precyzję strzału. Strata w środkowej strefie boiska. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. A jaka bramka! Kolejne trafienie, warte zobaczenia w powtórce. Ich przewaga rośnie. Widać, że nie rezygnują z szans strzelania kolejnych bramek mimo przewagi. Idealnie przymierzył w dolny róg bramki. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Spójrzmy na liczbę oddanych strzałów przez oba zespoły. Dobra okazja. Niewiarygodne. Udało mu się obronić. Wygląda na to, że ta piłka go trafiła niechcący. Zobaczymy na boisku dwóch nowych graczy. Szansa po strzale głową. Ach, szkoda. Niewiele brakowało, by zdobył trzecią bramkę w tym meczu. Ustrzeliłby hat-tricka. Gospodarzy dzieli dzisiaj od rywali przepaść. Szanse na wygraną są już praktycznie zerowe. Zobacz, Darek, co się stało z trybunami. Zamilkły. Czy to wykorzysta? Jest okazja! Przepychanka w polu karnym, no ale nie ma co się dziwić. Będzie dośrodkowanie za chwilę z rzutu rożnego. Zagrał piłkę głową. Jest! Znakomicie! Doskonale to rozegrali. Udało się zdobyć bramkę. Wspaniałe dośrodkowanie z lewego narożnika boiska. Piłka znalazła się w polu karnym i mamy bramkę. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Odzyskali piłkę w środku pola. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Czy to wykorzysta? Chyba było zbyt daleko, by można było go pokonać. Próbował, ale nie udało się. Czy utrzyma się przy piłce? Czy to wykorzysta? Dobrze dograł. Oddaje strzał. Mocne uderzenie. Broni z najwyższym trudem. Prawie, ale nie opanował piłki. I przeskakuje nad nogami rywala. Czy to wykorzysta?
Uderzenie. Bramkarz tym razem nie miał nic do roboty. Tak, ale trafił na napastnika, który ma jedną nogę. Ciekawe, jak wykorzystają ten rzut rożny. No wyszedł mocno do góry, ale nie ma gola. Wyciągnął się rzeczywiście jak struna. Nie sięgnął tej piłki. Romero. Czy to wykorzysta? Strzela! Niesamowite! Obronił to tak mocne uderzenie. Koniec meczu, proszę Państwa. To jest wręcz pogrom. Wygrana 6-0.